Jak ja przychodzę na lekcję, wówczas lekcje są bardziej spokojnie, wówczas wychowawczyni lepiej prowadzi. Dzieci wówczas wiedzą, że ktoś jest nie sama wychowawczyni i czują się tak, jakby ktoś nad nimi jeszcze miał ten wzrok. I to daje dobry skutek. Regulamin to jest regulamin. Każdy musi go przestrzegać. Uczeń powinien wiedzieć, że jest uczniem. Prawda? Skazany powinien wiedzieć, że jest skazany. I taka jest struktura. No mi się składało, że ja zawsze byłem tam, gdzie najbardziej było potrzebne. Najbardziej było brak i dyscypliny, i porządku, to ja tam zawsze wpadałem. Bo ja sobie potrafiłem poradzić. Miałem naprowadzić na porządek. Bo ja byłem taką zasadniczą, miałem strukturę, że jeżeli komuś powiedziałem tak, to powiedziałem tak. Dobro oddziałowe cechy powinni mieć takie, że powinni być sumienny, energiczny, żądający wykonania wyłącznie tylko tego regulaminu, który jest wydany przez ministerstwo. Zawsze kochałem mundur. To była moja pasja. Ja miałem od samej młodości pociąg do pracy takiej. Pracy, jak to się mówi, kierujący. Żeby kierować czymś. Być troszeczkę jakby na wierzchu. Nie? Kara musi dać jakiś efekt wychowawczy. Jakiś skutek. Jak ona nie ma skutku, to nic nie jest warte. No, kary, tak zwana cela pojedynka. Twardy orzeń. No, co tam jeszcze? Cela ciemna. 48 godzin. A odbywanie kary musi polegać na tym, że kara musi być dolegliwa i uciążliwa. Taka jest struktura. Po to się czyta listę, żeby wiedzieć dane, co skazany myśli o sobie, o domu, o rodzinie. Co go po prostu takim prostym językiem powiedzieć nęci. No poznać charaktery, obyczaje tego osobnika, jak jest. U nas jest bardziej więcej społeczeństwo, no bym powiedział, w obecnej chwili. To jest takie rozwyżone, prawda? Ja jestem za demokracją, ale prawdziwą demokracją, żeby była swoboda, wolność, tak, ale nie za dużo. Partia dała tak zwane pojednanie. Chce pojednanie, chce współpracy. Pewna część ludzi rozumie i pracuje, prawda, ale pewna część nie rozumie. Mamy skutki, nie? Mamy tak zwany wylęk tego parszywego narodu, tego parszywej i tej solidarności, która nosi literę V. Burzyciele. W ogóle zamknąłbym i nie wypuszczałbym mi. Nie dałbym żadnych przywilej we więzieniu.
Jesteśmy wszyscy jednym Polakami. Mamy jedną Polskę. I w tym naszej Polsce musimy żyć. Taka struktura jest.